you know. Witajcie kochani bardzo serdecznie, Marek Majcher dla portalu czujny.pl. Dzisiaj niedziela, dzień protestów, dzień pokazania niezadowolenia społecznego w związku z rządami, jakie są. Na jednym z takich protestów dzisiaj w Bielsku Białej, jesteśmy w Bielsku Białej, dokładnie w tym miejscu za nami, na terenie uczelni. Na terenie uczelni było dzisiaj spotkanie z panem naczelnikiem Jarosławem Kaczyńskim. Szczepan, jako dziennikarz tutaj też relacjonowałeś. No i jako dziennikarz, no to siłą rzeczy, jak się domyślam, chciałeś się spotkać najlepiej z samym naczelnikiem, żeby dwa słowa powiedział, ale w ogóle dostać się jako dziennikarz, zrelacjonować, co się dzieje. No i jak już wiemy doskonale, zamiast spotkanie otwarte było zamknięte, tu wszystko przed uczelnią było zamknięte, do tego stopnia było zamknięte, że przez parę godzin został też zamknięty, zatrzymany Szczepan Krzewicki. Na szczęście jest Szczepan już z nami na wolności, redakcja, na dwie redakcje, bo jest z nami tak, też Rebel 24. Chodźcie bliżej, no, żeby było tak, wszystkich jest, widać. Jest Rebel 24, jest czujny oczywiście, a tu idziemy na Mirze? Jesteśmy na Mirze, Nowa Polska, także lecimy także, na tych kanałach. Także wszystkich. Jedziemy na kilku kanałach. No to Szczepan, oddajemy Ci głos, opowiadaj, co było, a gdzie nie było. No to ja tylko króciutko powiem. Powiem w ten sposób. Przybyliśmy przywitać pana Jarosława, że jest politykiem, no to chcieliśmy wyrazić swoją opinię i powiedzieć mu, co o nim myślimy. No ale jak zawsze, organizacja przestępcza zaczęła blokować dojście do tego oto obiektu, który jest za nami. No i mi udało się przejść za tą bramę. Brama była otwarta, więc sobie grzecznie weszłem do środka. No i chciałem zapytać, czy mogę wejść, czy mogę to relacjonować, czy mogę nagrywać. No i zaraz spotkaliśmy się z opiniami, że my nie, tylko i wyłącznie ludzie zaproszeni. I bardzo fajna rzecz jest powiedziana na tym, że tam powiedział gość, że musiałbym potwierdzić jakiegoś polityka z PiS-u. Żeby wejść na takie spotkanie, to musiałby ktoś mnie jakby zarekomendować z PiS-u. Nie masz znajomości, się okazało, a mi się wydawało, że masz znajomości. Tyle znajomości, ale nie mam takich znajomości, żeby mieć spisu. No i powiem w ten sposób, stamtąd już funkcjonariusze, nie podając, bo proszę Państwa, teren prywatny przede wszystkim, teren prywatny, podobno, nie wiem, ale to sprawdzimy, czy to jest teren prywatny, czy państwowy. I funkcjonariusze podchodzą i mówią, że wtargnąłem. Ja, kurka, wszyscy wchodzą przez bramę, więc również udałem się za bramę. Zapytałem organizator, zamiast powiedzieć, gdzie jest, bo szukałem osoby, która jest jakby odpowiedzialna za ten obiekt, tak? Bo to, że ktoś jest organizatorem czegoś, nie znaczy, że jest odpowiedzialny za obiekt, Marku. No zgadza się, no zgadza się. No. Więc, ja powiem Ci więcej, jeszcze nie tak dawno, znaczy no... Taka stara tradycja jest, że w ogóle uczelnie w Polsce są eksterytorialne, apolityczne, eksterytorialne. Ja pamiętam jeszcze za czasów swojej młodości, kiedy właśnie na terenie miasteczka studenckiego AGH policja nawet na teren miasteczka wejść kiedyś nie mogła. Później właśnie sobie to zmienili, że niby uczelnia dalej jest eksterytorialna, ale że wszystkie uczelnie w Polsce proszą, że w razie czego policja może wchodzić. Natomiast z całą pewnością tutaj niewładna policja była cię usuwać, tylko co najwyżej rektor uczelni. Znaczy, powiem w ten sposób, gdyby tutaj przyszła osoba, która jest właścicielem tego obiektu lub to wynajmuje, ma jakiś dokument, powiedziałaby mi, że jednak musimy, jest to obiekt cały wynajęty, nie możemy, no a my przybyliśmy tłumnie na zaproszenie naszego Jarka, no który naczelnika mówi, odwiedza Bielsko, odwiedza Żywiec, odwiedza różne okolice, no to trzeba posłuchać tego człowieka. No i powiem wam w ten sposób, już wyprowadzono mnie stamtąd, przesłuchano artykuł 65, to jest podstawowy taki artykuł, który oni każdemu wmawiają, jak nie macie kamery
to bardzo ślicznie manipulują tym artykułem, w porządku, przesłuchali, przedłużali, ale w końcu puścili mnie i sobie idę dalej. No przechodzę tam, poszłem na skrzyżowanie, no i kurka wodna. Okazało się, że nie wolno chodzić. Z jednej strony kordon policji, zaraz wam pokażemy, choć jest mgła, z drugiej strony kordon policji, idę sobie drogą, no bo nie ma jak przejść, jeżeli pobocze są odgrodzone funkcjonariuszami policji, no którędyś muszę przejść. Tak? Mhm. Przeszedłem sobie po prostu kawałek ulicą, zresztą w drodze i dostałem już, Marku, znowu oskarżenie, że chodzę po ulicach. Po ulicach nie wolno chodzić, no ale okazało się, że zgodnie z przepisami, no przecież tam jest chyba 90 któryś, jak się nie mylę, 7 czy coś w tym stylu, no możemy przejść przez pasy lub przez skrzyżowanie. Aha. Tak? Więc nie było szans, skoro policja odcięła jedną stronę, zablokowali chodnik, zablokowali drugą stronę, to jak oni sobie wyobrażają, że my się będziemy przemieszczać. A jeżeli chcemy coś zrelacjonować, no to i oni zaczęli po prostu jakieś dziwne teksty puszczać. Gdy już sobie przeszedłem na drugą stronę, podeszłem do gości, zresztą to widać na nagraniu, panowie z tyłu bez podania, żadnego podania podstawy prawnej, nie legitymowali się, nic. Chwycili mnie za ręce i zaczęli ciągnąć mnie do radiowozu. Powiem w ten sposób, opanowałem się, bo z natury jestem taki, że jak mnie ktoś tak brutalny w sposób łapie z tyłu, to powinien dostać jeden i drugi z łokcia, no bo to jest, wiesz, naturalna, naturalna. Nie widziałem, to jest reakcja naturalna, tak? No i tutaj, ale się tak nie stało. Zaprowadzili mnie do radiowozu. Powiem wam, nie będę mógł tego mówić, ale cały cykl przestępstw, którzy ci funkcjonariusze popełnili, jest to bardzo piękne. Jutro ABW składamy po prostu zawiadomienie do ABW i będziemy w drugą stronę odbijali ten. Gorąco was tylko proszę o jedną rzecz. Funkcjonariusze powiedzieli, że przechodzi się przez pasy. Tak, jeżeli nie ma 100 metrów. Pokażemy wam bardzo super. A, bo cię faktycznie zatrzymali nie w, w obrębie 100 metrów. Faktycznie, słuchajcie, jest taki przepis, że jak są pasy na drodze, tak, to nie wolno przez drogę przechodzić w okolicy 100 metrów od tych pasów, bo wtedy to jest faktycznie wykroczenie. I rozumiem, że to też jest jeden z powodów zatrzymania na siłę. Jeden z powodów pokażemy zatrzymania mnie na siłę. Pokażemy te pasy. Marek, ja z tego co wiem, pasy są żółte lub są biało, tak? Biało-czerwone, biało-czarne. Popatrzcie się na to. Jest czarny, białe pasy na drodze. Czarno-szary kolor, tak? Nie wiadomo, co on oznacza. Przede wszystkim on jest zrobiony jako hamulec. Jako hamulec do... Tak, próg zwalniający. Jako próg zwalniający. A ja przechodziłem nie w tym miejscu, tylko w tamtym, ponieważ nie chciałem iść do tego zakładu. Nadto znak dotyczący pasów, ja nie wiem, czy nie powinien być przed tymi pasami. No to po pierwsze. To już wszystko ładnie sprawdzimy, ale co się może okazać, jeżeli ten teren jest prywatny, a może się tak okazać, że na przykład ten parking i ten teren jest prywatny, tak, czyli ci panowie w ogóle nie powinni zareagować. I to są takie rzeczy, które może podejdźmy tutaj do kamery. A właśnie, uciekliśmy od kamery. Już jesteśmy z powrotem. Jesteśmy z powrotem, ale tutaj z Markiem coś po prostu pokazywałem. Powiem ci tak, na komisariacie trzymano mnie ponad 2 godziny. Mhm. Wszystko na... No nagrywałem, kurka wodna, no bo takie prawo mam, więc nagrywałem wszystko. I to, co oni tam po prostu opowiadali, że zatrzymali mnie, oni nawet nie wiedzieli, z jakiego powodu mnie zatrzymali. Nie podali mi podstawy prawnej, faktycznej na samym początku, a później mówili w ten sposób, oni nawet nie wiedzą, kto wydał polecenie, żeby mnie zatrzymać. Jedni zwalają na drugich, kto wydał polecenie, żeby mnie zatrzymać. Ja powiem tylko w ten sposób. Grupa przestępcza działająca na szkodę naszego państwa i obywateli Polski. Zobaczymy, co oni zrobią, jak niedługo naprawdę, naprawdę. Ja nie krakam, ale widzę, co się dzieje w tym kraju. Zresztą wszyscy, którzy tutaj przybyli, widzą to. I to nie jest tak, że jest dobrze. Obym się mylił, tak jak powtarzam. Ale Marku, nie może tak być w cywilizowanym kraju. Szczepan, no stańmy z prawdą naprzeciwko, oni mogą wymyślać co chcą. 2 dni temu prewencyjne zatrzymanie Jacka Międlara, przewodniczącego zgromadzenia. Zachowanie bardzo prowokujące. Kilkaset tajniaków zachowujących się prowokująco. ZOMO w tarczach, kaskach, pałach, zachowujące się
prowokacyjnie, co chwilę szukanie powodu do rozwiązania manifestacji i co za tym idzie najpewniej podgrzanie atmosfery, żeby doszło do jakiejś awantury. Na szczęście tutaj odpowiedzialność Polaków była bardzo duża, marsz wyszedł super, natomiast bardzo niepokojące sygnały jak za czasów pierwszej komuny. Stańmy z prawdą naprzeciwko. Wśród protestujących z całą pewnością nie byłeś anonimowy i z całą pewnością można było dojść do konstatacji, że będziesz tym dziennikarzem dociekliwym, który będzie z całą pewnością sumiennie wykonywał swoją pracę, Marku, i z tego powodu jesteś zatrzymany. Tak, Marku, tylko że kwestia jest jednej rzeczy. Ja jako dziennikarz również sprzeciwiam się z takimi rzeczami, że tutaj ludzie zostali zablokowani, odgrodzeni, ponieważ ci ludzie mają prawo do tego, aby wyrazić swoją opinię w stosunku do człowieka, który jeździ za publiczne pieniądze. Bo Jarek się buja po kraju za publiczne pieniądze. Prawdopodobnie nie możemy tego sprawdzić, nie możemy do tego dojść. Policja prywatna ich ochrania. No ludzie kochani, no przecież jeżeli on jeździ prywatnie, to i dlaczego te kordony policji? Dzisiaj jest zwykłym posłem. Jest zwykłym posłem. Zwykły poseł, proszę Państwa. Ja tutaj czekajcie, bo Pablo. Pablo, zaraz odzwonię, bo w Bielsku jestem, zaraz Wam odzwonię, dobrze? Jedź najwyżej, daj mi celinę na sekundkę. Ja Was tylko przeproszę, powiedzcie mnie, coś. Wiesz? Powiedzcie się coś. Pytali. W każdym razie, kochani, z całą pewnością widzicie na złamanie karku także i przyjechała redakcja Czujny, jest na miejscu redakcja Rebel 24. No nie zdążyliśmy pod komisariat, ale zdążyliśmy na to, żeby na miejscu spotkać się z dopiero co świeżo uwolnionym Szczepanem Krzewickim, ponieważ, kochani, jak widzicie, te wszystkie, można powiedzieć, scenariusze za czasów pierwszej komuny, to na czym bardzo często dzisiejsi oprawcy, dzisiejsi zamordyści sobie wybudowali CV swojego kombatanctwa, że też za nimi policja chodziła, że ich zatrzymywano, prewencyjnie ich zatrzymywano, że ich na komisariatach przepytywano i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy dzieją się teraz. Musimy zaprotestować. Nie może być tak, że osoby publiczne, osoby znane, aktywiści, korzystający z prawa konstytucyjnego, prawa do wyrażania poglądów oraz jak najbardziej dziennikarze szukający możliwości pracy. No złamane też jest prawo prasowe, bo ja też widziałem, Szczepan, że ty jasno powiedziałeś, że jesteś dziennikarzem, chcesz tutaj obsłużyć medialnie tą sprawę i nikt specjalnie cię nie przekierował nawet do człowieka. W ten sposób zaczęli nas traktować w bardzo poniżający sposób, rozumiesz? Aha. W bardzo poniżający sposób, jak i policja, tak i tutaj organizator, więc no powiem w ten sposób, jak my mamy z tymi ludźmi rozmawiać normalnie, w jakiś sposób, wyrażamy swoje opinie. Tutaj nie tylko my, nawet TVN nie zostało wpuszczone. Tutaj więcej telewizji nie może czegoś być no takiego. No tak, no bo oni tam ten spór udają, więc to zrozumiałe, tak. Ja się rozumiem, tylko kwestia jest tego, jakim prawem zabrania się telewizji, czy radio, czy jakieś inne instytucje wejścia na takie imprezy. Jeżeli chcemy, żeby ten przekaz był prawidłowy, rzetelny, no to nie ma szans, żeby takie coś było, jeżeli TV, PiS będzie nam takie coś przekazywało, tak? No nie wiem, do czego to musi dojść, żeby ci ludzie się obudzili, ale dzisiaj było tutaj naprawdę bardzo, bardzo w Bielsku dużo ludzi, którzy wyrazili swój sprzeciw. Z tego co widziałem, kilka miejsc było obstawionych. Tak, to nie było jedno miejsce, tylko tutaj są trzy drogi wjazdowe do tego obiektu i wszystkie trzy drogi były obstawione przez ludzi, więc powiem w ten sposób. Ludzie się budzą, będą się budzić jeszcze bardziej, tylko mówię, szkoda, że dopiero brak finansów i zimno powoduje, że ludzie zaczynają w tym kraju myśleć. Tak? Widziałem, że były przepuszczane samochody, nie wiem, miały jakieś zaproszenia? Nie. Samochody, była napisana kartka F, coś tam. Aha. I te samochody normalnie wjeżdżały do środka, czyli mają umówiony znak sygnał. Znak sygnał. Jak nic śmiesznego, kochani, znak sygnał. I oni ja mam to nawet gdzieś nagrane i oni mogli wjeżdżać. Gdybyśmy wiedzieli, to też byśmy sobie zrobili. Że pan wiedział, że cię mają zabijać, to może bym faktycznie jakoś dzisiejszy dzień inaczej ułożył. Też bym tutaj przyjechał i byśmy sobie F coś tam napisali na szybie i byśmy weszli do środka. Powiem wam w ten sposób, że naprawdę to jest traktowanie w poniżający sposób. Ja tylko dziękuję wszystkim, którzy tutaj byli, ale naprawdę ludzie już mają tak zwane wkurzeni są, więc widzę, że niedługo będzie naprawdę w tym narodzie ruszenie.
Powiem tylko w tyle, za niedługo policja odchodzi z policji, ponieważ mają te 14%, bardzo dużo ich odejdzie, będzie tragedia, proszę Państwa. To, co jest obecnie w tym policji, ten jeden w samochodzie, powiem Wam, że to jest był tak agresywny człowiek, tak impulsywny człowiek, ale wytoczymy mu po prostu sprawę. Po prostu jest moje, pamiętajcie, żeby nie używał mu ręce precz od po prostu. Po prostu. Wytoczymy mu oczywiście sprawę i zobaczymy, czy ten człowiek powinien w ogóle przejść te badania, psychotesty, bo ja siedzę, wyrażam swoją opinię, a ten głupi człowieku, on ci grozi w tym radiowozie, grozi ci w radiowozie wręcz i próbuje cię po prostu usadzać jak człowieka, wiesz, terror, po prostu terror. Kochani, przyjechaliśmy na festiwal, jak się okazuje, festiwal przestępstw, artykuł 231, masowe przekroczenie uprawnień funkcjonariuszy, zgwałcenie, złamanie ustawy prawo prasowe, przeszkadzające dziennikarzowi w wykonywaniu pracy, traktowanie funkcjonariuszy w sposób instrumentalny, przypuszczalnie do zatrzymania doszło w ogóle na terenie prywatnym, przypuszczalnie, bo tutaj sprawdzimy to. Więc kochani, festiwal przestępstw, żeby tylko niezależni dziennikarze się nie dostali do środka, oraz pacyfikowanie społecznych, spontanicznych protestów, które, jak wiadomo, obowiązują na mocy konstytucji w sytuacji, kiedy się nie dało wcześniej zgłosić takiej manifestacji. Ludzie przyszli tu spontanicznie, czyli nie dało się w niedzielę zgłosić tej manifestacji. Wyczerpane wszystkie dyspozytury konstytucyjne. Byliście na prawem wszyscy, nie tylko ty jako dziennikarz, ale ludzie po stronie byliście na prawie. Natomiast z całą pewnością do działań bezprawnych znowu zostali użyci policjanci. Cieszy mnie tylko jedno, że między tymi funkcjonariuszami już są tacy funkcjonariusze, którzy mają gdzieś tego wszystkiego dosyć, widzą to bezprawie, nie zgadzają się z tym bezprawiem i czują się naprawdę z tym źle. Wiem, że to jest bardzo mało, ale troszkę, a już jestem zadowolony, więc idzie to w jakimś dobrym kierunku. Jakie zarzuty kierunku? Jeszcze powiedz gwoli takiej dziennikarskiej dociekliwości, jakimi błahimi zarzutami doprowadzono do porwania? I to jeszcze, kochani, obejrzyjcie to sobie, tam że chyba wycinek na mirze jest, szedł taki szpaler w dwóch szeregach, bo oni szli zupełnie w innym kierunku, że tam ich po prostu przestawiali, a to nagle sobie idący szpaler cię po prostu porywa, tak? Mareczku, zgodnie z przepisami, jeżeli funkcjonariusz policji po prostu jakiekolwiek czynności podejmuje, wiemy wszyscy, co ma zrobić, przedstawić się, podstawę prawną, faktyczną i jak najbardziej wtedy dostosowujesz się do tych rzeczy, nie ma dyskusji, jak najbardziej. Oczywiście. A tutaj zostało do porwania mojej osoby, nie przedstawienia, a to, że on ci mówi zejdź na bok albo coś w tym stylu, jeżeli oni odgradzają dwa pasy, praktycznie zasłonili jedną i drugą stronę i nie dało się po prostu w inny sposób przejść, tylko trzeba było przejść tą ulicą, tak? Więc w jaki sposób przejść, w jaki sposób pokazać, a tu, gdzie mnie porwali, powiedziałem, okej, schodzę na bok, zeszłem sobie na bok, a oni po prostu wyjechali. Zabolało ich pewne rzeczy, które my mówimy i powiem w ten sposób, no jeżeli policja we Wrocławiu, Marek, kogoś zabiła, są prawomocne wyroki, to zrobili policjanci na służbie, czyli jest to organizacja przestępcza, jak dla mnie, no bo powiedzmy, no, jest wyrok skazujący, gdzie funkcjonariusze dopuścili się takich przestępstw. Znamy jeszcze wiele innych rzeczy, których się dopuścili. Szacuję, że nawet to wszystko, co mamy nagrane na antenie Czujnego przez ostatnie już ponad 2 lata, to jest sytuacja, w której w naszej ocenie tam mamy nagranych kilka tysięcy przestępstw, przypuszczalnie, tak? To wszystko dopiero kiedyś do obróbki. Natomiast, no i tak, no i wiemy, że banda ta jest uzbrojona, czyli faktycznie ocena sytuacji, że jest to zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym, no jest oceną właściwą jak na dzień dzisiejszy. Ja powiem w ten sposób, jeżeli obywatel przychodzi, nie wolno mu zabraniać, nie wolno go odgradzać, nie wolno go popychać, nie wolno wydawać mu poleceń śmiesznych, że on ma tam stać, gdzieś stać. Mhm. Albo jesteśmy w wolnym kraju, albo jesteśmy w kraju przestępczym, gdzie pewna grupa ludzi zawłaszczyła sobie władzę, no i robi z nami to, co chce. Czy zgadza się? Sobie sortuje na lepszych, na gorszych. Jednych wpuszcza, drugich nie. Najważniejsze, kochani i Szczepanie, jest to, że jesteś z nami, że w takich sytuacjach, kochani, naprawdę to nie jest tak, że bo go wypuszczą, bo to naprawdę już mamy doświadczenie, że różnie to bywa. Szczepan jako osoba poszkodowana poszedł do sądu, jedynie co zrobił, to włączył nagrywanie.
i go porwano na 10 dni do aresztu, więc tutaj naprawdę w takich sytuacjach nigdy nie wiemy, co im przyjdzie do głowy. Jak widzicie, zrobili sobie sprawa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Stara stalinowska zasada, dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie. Jak widzicie, realizowana jest w bezczelny sposób na naszych i waszych oczach, dlatego to właśnie transmitujemy. Trzeba powiedzieć stanowcze nie tego typu praktykom, dlatego będziemy konsekwentnie upominać się o każdego walczącego, bez względu na to, czy czasami się z nim zgadzamy, czy się nie zgadzamy. Dlatego się upominamy i o Wojtka Olszańskiego, i o Teresę Garland, i o Piotra Luteńkę, o Ulianickiego i jeszcze wszystkich tych, których mogłem przeoczyć, a odsiadują w bezprawny sposób wyrok. Oraz upominam się teraz też przy tej okazji, upominam się o wszystkich, którzy właśnie są zatrzymani w zupełnie innych życiowych sytuacjach w tymczasowych aresztach. My to wiemy, ty już też się spotkałeś z takimi osobami, przeglądaliśmy papierami. W większości ludzie te tymczasowe areszty znowu sobie zrobili z tego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, są walone jako areszty wydobywcze, czyli po prostu zmęczenie człowieka tak bardzo, żeby się najlepiej przyznał do czegoś, czego nie zrobił. Ja powiem tylko w ten sposób, wyśmiałem ich w radiowozie, zresztą mam to nagrane, wyśmiałem ich w radiowozie, wyśmiałem ich w środku, choć w środku powiem w ten sposób, funkcjonariusze, którzy czekali na mnie, ale co jest najlepsze, 20 razy pytałem się, dlaczego nie jestem doprowadzony na przesłuchanie, aha, bo oni czekają, aż będzie osoba do przesłuchania, ale po przybyciu tam do tego pokoju... A czemu nie dali wezwania od razu? Oświadczyli mi, że oni całe 2 godziny czekali na mnie. Człowieku, tam jest taki bajzel w środku tam jest i no, co jest najlepsze, nikt nie wie, kto podejmuje takie decyzje. To jest coś pięknego, ale dlatego dowiemy się, ponieważ oskarżę tych 2 funkcjonariuszy, którzy mnie porwali z tego, bezpodstawnie porwali mnie z tego miejsca. No i zobaczymy, co zrobi. Patrz, taki tekst był, jak policja mówiła, nie? Przecież to sąd rozstrzygnie. No przecież zawsze rząd rozstrzyga, kto ma rację, tylko że właśnie jak w większości sądów, choć niestety tutaj co też jest przytyk, ponieważ w sprawach kagańcowych, takich najprostszych, wykroczeniowych, powinno być wedle stanu prawnego 100% wyroków uniewinniających. Nie wiem, jak to tam się rozkłada statystycznie, natomiast z całą pewnością większość i tak jest uniewinniających. No i co, mówimy to funkcjonariuszom, że słuchajcie, wszystkie wasze działania były nielegalne. Marku, i tak jak mówiliście, to rozstrzygnie sąd, rozstrzygnął sąd i co? Mareczku, ale prawo nie istnieje z tego względu, że w momencie o kagańce sąd powinien po wyroku skazującym i po wyroku uniewinniającym powinien automatycznie, każdy przewodniczący w sądzie powinien tą sprawę skierować do Sądu Najwyższego. Dokładnie. I Sąd Najwyższy robi tak zwaną po prostu wykładnie, odsyła to z powrotem. Wprawdzie ona też nie jest wiążąca dla wszystkich sądów, ale zdecydowanie faktycznie autorytet Sądu Najwyższego. Mareczku, ale jak ty chcesz mieć prawo w tym kraju, jeżeli mamy sąd europejski, który jasno mówi, że w Polsce prawo nie działa. Przecież mamy takiego omzdrika, czy jak on się to tam nazywa, którego nie mogą ściągnąć, bo on pisze pisma, chyba gdzie on jest? W Norwegii. I on pisze pisma, że prawo w Polsce nie działa i na tej podstawie on ma wyrok. Wyrok ma, jest wskazany, ma doprowadzenie i nie można go ściągnąć, bo tamte prawo sobie mówi, że w Polsce nie ma prawa. Cwaniaczek sobie zrobił obywatelstwo norweskie i ja właśnie tam nie wiem, jak to tam wygląda, bo podobno nie można europejskiego nakazu wystawić w sytuacji, kiedy on ma norweskie obywatelstwo. Norwegia nie jest w Unii, ale jest Schengen. Mi się wydawało, że Schengen zahacza o Norwegię, no bo Norwegia jest w Schengen, a nie jest w Unii Europejskiej, przypomnijmy. To faktycznie musimy nad tym przysiąść, czy to jest, nie jest ściema, bo ja odnoszę akurat wrażenie, że tutaj ktoś mocno pracuje na to, żeby ten omzryk się, dobrze płaci na to, żeby ten omzryk po prostu szkodził. Natomiast no, największym skandalem jest to, że gość jest cytowany w reżimowych mediach opiniotwórczych, że sobie bryluje dalej jako celebryta i donosi na Polaków zupełnie bezpodstawnie. Nie wiem, kto za niego te donosy tutaj fizycznie przekłada na papier. To jest też bardzo interesujące i ciekawe. Powiem ci, na pewno są tacy ludzie, ponieważ nawet na tym wiecu karabackim, w którym byliśmy, to ktoś tam był i robił sobie zdjęcia, więc zrobili takie ulubione zdjęcia, puścili, jak było, jak się ludzie zaczęli dopiero schodzić, że tylko kilka osób jest. Później czytałem, już... że 200 osób. Tak, 200 osób to sobie stało na czubku kopca i patrzyło z góry, bo było takie nagłośnienie, że nawet z 1,5-2 km od kopca było słychać, co się dzieje. Zresztą świetne wydarzenie. Myślę, że
No fajnie, fajnie, warto. Przesympatycznie było. Ja warto. Dziękuję kamraci, którzy zorganizowali. Naprawdę było to coś fajnego, przeżycie. Wszyscy chwalili. Patriotyczne, coś pięknego. Dobra, najważniejsze, Szczepan, że jesteś z nami. Super, cieszę się bardzo, bo to nigdy, ja kochanie... Ja się ucieszyłem, jak mi powiedzieli na dyżurce, że Szczepan jest wolny. Także... Ja wiedziałem, że oni mnie nie zatrzymają, a gdyby mnie nawet zatrzymali, to obiecuję, że naprawdę nie będzie to presja na mnie. Tak jak z nie przejmuję się było, takimi tak? rzeczami. Powiem wam, coraz będzie częściej, tak zwane prewencyjne zatrzymania będą coraz częściej. My się z tym liczymy, ale grupa przestępcza odpowie za to. Przede wszystkim komendanci, zastępcy komendantów, tak. to są ludzie, którzy powinni odpowiedzieć w przyszłości za czyny, które są dzisiaj popełniane na narodzie polskim. My, kochani, mówimy tak ogólnie, że system zrobił to, system zrobił tamto, natomiast faktycznie warto... To robią ludzie. Właśnie, do tego zmierzam. Warto dochodzić konkretnie, personalnie, po nazwiskach, kto w tej machinie jest za to odpowiedzialny i wskazywać go palcem. Palcem, jak najbardziej palcem. A wszystkich nas nie zamkniecie. Nie macie takich szans, a my wam się nie poddamy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Co możemy? Dużo zdrówka, wypoczywajcie i jutro startujemy dalej, tak? No tak, jutro do pracy, rodacy, i do walki o wolną i niepodległą Polskę. Andrzej Rebel 24 na wolności, dopiero co Szczepan Krzewicki po znowu kolejnym nielegalnym, represyjnym zatrzymaniu. No i wasz Marek Majcher, relacja dla portalu czujny.pl, ale równolegle idzie Mir i równolegle idzie Rebel 24. Jeszcze raz cieszymy się, Szczepan, że jesteś na wolności. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się, trzymajcie się, cześć.